Dzień dobry. Marzena Kopta z tej strony. Dzisiaj zaskakująco inaczej niż zwykle na profilu prywatnym Facebooka. Dlaczego nie? Sprawdzajmy, zróbmy coś innego. Zmiana jest częścią życia, więc dzisiaj w tym miejscu. Jeżeli ktoś jest, to śmiało niech napisze komentarz, że jest, że widzi, że widać, że słychać. Bo dzisiaj no, myślę, że ważny temat. Dla mnie każdy ważny. Zawsze wynikający z osobistego doświadczenia. Dzisiaj chcę pokazać Wam kilka rzeczy dotyczących naszej woli. Wola jest trzecim atrybutem, który został nam dany, w który zostaliśmy wyposażeni i z którego korzystać nie potrafimy, bo coś po drodze się podziało, że nasza wola bywa bardzo, bardzo słabiutka. A wola jest tym, co pomaga nam utrzymać się na kursie, jeśli czegoś chcemy. Okej. Okay. No więc ee, tak. Ile razy zaczynałaś się odchudzać? I potem jakoś się to rozpływało, bo a jedno ciasteczko mi nie zaszkodzi. Każda z nas to zna. Ile razy mm. chciałaś się odchudzać, to taki fajny przykład, i mówiłaś sobie, zacznę od poniedziałku, od 15, od pierwszego dnia miesiąca. To takie, mm, to takie triki naszego umysłu, żeby nie czuć dyskomfortu, bo brakuje nam woli. wola jest tym, co trzyma nas na kursie. wola jest tym, co pomaga nam trzymać się swojej decyzji. wola jest tym, co wspiera naszą motywację. Okay? Więc wola jest niezwykle ważna. Jeżeli czegoś chcesz, a potem rezygnujesz, to sprawdź, czy przypadkiem nie zawodzi twoja. Wola. Ok? Dobra, no więc yy, jak korzystamy z woli i w ogóle co to jest wola? Yy. Ciężko to zdefiniować, ale każdy wie o co chodzi, ok? Wola to jest poczucie w tobie. I teraz to jest mega ważne zdanie, ponieważ woli nie wyciągamy z głowy. Ok? Czyli zobacz. A kiedy czegoś chcesz, to możesz sobie powiedzieć tutaj, że chcesz i wyciągniesz milion racjonalnych powodów, dla których warto kontynuować dietę, wziąć się teraz do pracy, zrobić coś dzisiaj zamiast jutro. Z głowy wyciągniesz milion racjonalnych powodów, dla których warto to teraz zrobić, a jednocześnie, kiedy pojawi się. Wątpliwość, albo taki głosik, a to za chwilę, a zdążę, a jeszcze tylko wrzucę pranie, jeszcze tylko wrzucę gary do zmywarki i już się tym zajmę. To odpuszczamy, ponieważ woli nie ma w głowie. Ok? Prawdziwa wola jest w Tobie, w ciele, w serduchu. W duszy to jest takie poczucie, i każdy z nas tego poczucia doświadczył jako dorosły człowiek, że czegoś bardzo, bardzo chciał. Wola to jest takie poczucie, które mogę opisać: chcę i zrobię to. I teraz, już natychmiast. Tak? Już teraz, już teraz się zabieram, już to teraz robię, już teraz robię ten pierwszy krok. Robię i zrobię, ale to poczucie idzie stąd, z serducha, ok? Ale nie z głowy. Jeżeli wyciągasz to z głowy, no to bardzo często będzie porażka, odpuścisz, bo głowa za chwilę powie coś innego. Natomiast wola to jest Twoje poczucie w serduchu, ok? To jest Twoje poczucie w ciele, które masz, i każdy z nas tego doświadczył. Okay? Czyli e, to jest coś takiego sobie tutaj e, zapisałam. To, to, to jest takie poczucie, tego chcę, to zrobię i będę to mieć. Ok? Czyli na przykład, chcę być szczupła, tego chcę, więc nie będę jeść ciastek. Czyli to będę robić, albo tego nie będę robić, bo będę jeść kalarepę. Tak? I dzięki temu będę ważyć tyle i tyle. Albo yy, chcę zbudować swoją markę osobistą. To jest to, czego chcę. Więc będę robić. Tak? No, nie wiem, posty na Facebooku, livey na Facebooku, stories na Instagramie i. Dzięki temu będę, tak, nie wiem, pierwcą dobrej nowiny i będę najlepszym motywatorem ludzi w Polsce. Ale sprawdź, czy to poczucie masz w ciele, czy ono nie jest z głowy. To jest pierwsze co. Okay? Um, dobra, i teraz. Każdy z nas przyszedł na świat z wolą. Okej, okay, przypomnijcie sobie mamy i tatusiowie, dziecko, które wisi Ci po prostu na nogawce spodni i mówi daj ciastko, daj ciastko, daj ciastko, bajka, bajka, mamo, bajka. Moja trzylatka, mamo, bajka, mamo, bajka, zaraz, mamo, bajka, mamo, bajka, mamo, ciastko, mamo, ciastko. To jest wola, tak? Ona nie wyciąga tego stąd, tylko to jest wola, która pchają do tego, żeby mi wisieć na nogawce, i osiągnąć to, czego ona chce. Ok? Każdy z nas przyszedł na świat z wolą. Jeżeli mamy maleńkie dziecko, które jeszcze nie mówi, to ono będzie płakać do skutku, tak? Albo do skutku, albo do wyczerpania. Bo ma wolę przeżycia. My się z tym rodzimy. Każdy z nas to ma. Tak? Czyli małe dziecko płacze. Tak długo, aż mama nie przyjdzie i nie przytuli, nie da jeść, nie okryje, nie cokolwiek. A jeżeli mama nie przychodzi, to dziecko i tak płacze, i tak płacze, i tak płacze, aż do wyczerpania, tak do jakby braku sił. Ale jak znowu te siły powrócą, to idzie wola, i znowu płacze, i znowu płacze, bo ono ma wolę przeżycia, więc musi się domagać. Okay? Więc każdy z nas przychodzi z wolą, tylko co się dzieje potem. Okay? No potem, słuchajcie, przewracam kartki, żeby wszystko Wam powiedzieć. Potem, niestety, jesteśmy poddawani procesowi wychowania. I teraz uwaga, to nie jest źle. Natomiast warto sobie uświadomić, że proces wychowania to jest znalezienie równowagi pomiędzy kulturą a naturą. Wychowanie to jest jakby wtłoczenie w naturę odrobiny kultury, tak? I oczywiście te, my musimy jakby wtłaczać kulturę w naturę i to jest oczywiście normalne i naturalne i potrzebne i zasadne. Jednocześnie pytanie brzmi, jak my to robimy? I teraz co się dzieje, że my z tego małego dziecka, które wisi... Na mamie i mówi, mamo, kup mi, mamo, kup mi, mamo, kup mi. E, mamy lat 30, parę, 40, parę, i odpuszczamy, i gdzieś ta wola nasza ulatuje. Pierwsze co, to jest to, że niestety nasza wola jest permanentnie łamana w procesie wychowywania. I całe wychowanie bez przemocy, porozumienie bez przemocy, mm, jakby opiera się na tym, żeby nie łamać woli drugiego człowieka, tylko zachęcić go do współpracy, żeby ta jego wola jakby, jakby była wola współpracy, tak? Przychodzi mi tutaj taka metafora, żeby, żeby, żeby przyoblec wolę we współpracę, coś takiego, ale chodzi o to, żeby ta wola stała się współpracą? Okay? Bo my permanentnie jesteśmy łamani i nasza wola jako dziecka była permanentnie łamana. Nie ze złych intencji, tylko dlatego, że musiał nastąpić proces wychowania. I ja nie wierzę w to, że można do końca wychować młodego człowieka bez łamania, jakby jego woli w pewnych. W sytuacjach. Tak? Wydaje mi się to niemożliwe. Natomiast wiem, że można inaczej. Można dużo więcej współpracy, aniżeli łamania. Ale każdy z nas kiedyś został złamany. I ponieważ my bardzo kochamy swoich rodziców i jest w nas potrzeba przynależności i potrzeba akceptacji i potrzeba miłości i potrzeba bliskości, to my gasiliśmy swoją wolę na rzecz woli innych. Tak? Czyli jakby wybieraliśmy, nie pójście za swoją wolą, tylko za wolą innych. I wola jest takim rodzajem mięśnia, który jeżeli my nie ćwiczymy, to on będzie po prostu zanikał. I to nie, że on zniknie całkiem. Bo resztki jego zostaną, ale on będzie bardzo słabiutki. Ten mięsień woli nie. nie Niećwiczony nie udźwignie wielkiego zadania, wielkiego celu, który chcesz osiągnąć. Nie pozwoli ci wytrwać w zmianie, którą chcesz mieć w życiu, bo mięsień woli jest za słaby, bo jest niećwiczony, a jest niećwiczony dlatego, że a byliśmy bardzo często łamani, b Oddaliśmy swoją wolę na rzecz woli innych, a czasami nie pozwolono nam mieć swojej własnej woli. I tak na przykład się dzieje w szkole, tak? Że bardzo często dzieci nie mogą mieć swojej własnej woli. Woli powiedzenia tego, co chcą. Woli, nie wiem, wstania i wyjścia siku wtedy, kiedy im się chce, tak? Tylko po prostu muszą odłożyć swoją wolę na potem. No i oczywiście dostaję jeszcze przekaz kulturowy, że dzieci i ryby głosu nie mają, czyli nie wolno im, widzicie, wolno im i tam jest wola, tak, rdzeniem tego słowa jest wola. Nie wolno mi, czyli nie mam, mam, nie mam, nie mogę użyć swojej woli, zabroniono mi użyć swojej woli. Okej? Okay? Więc, Zobaczcie, niektórzy myślą tak, jakby zapomnieli, że mają coś takiego jak wolę, bo ten mięsień jest taki słabiutki. Zapomnieli, że wolno im się nie zgodzić, zapomnieli, że wolno im się zmienić, zapomnieli, że mogą wybrać coś innego, zapomnieli, że mogą wybrać coś innego, a potem zmienić zdanie. Zapomnieli, że. Wolno im um, wyrazić swoje zdanie, jakiekolwiek by ono nie było, bardzo wielu ludzi o tym zapomniało, bo mięsień woli jest słabiutki. Pomyśl, ile razy coś robiłeś, a potem odpuszczałeś, bo zawodziła wola. Ok? No dobra, no więc teraz um, po co ci wola? Okay? Po co w ogóle nam ten zasób dany? Wola podtrzymuje Twoją decyzję. Czyli jeżeli czegoś chcesz, to wola będzie podtrzymywać Twoją decyzję, że idę, robię i zrobię. Tak? Wola będzie podtrzymywać Twoją motywację. Jeżeli wolę połączysz ze swoim po co? No to już w ogóle po prostu nabierasz motywacji. Wola podtrzymuje Twoją samodyscyplinę, żeby robić to, co jest do zrobienia, nawet jeśli to jest na początku dyskomfortowe, bo wszyscy jedzą ciastka przy stole, a Ty masz decyzję, że chcesz schudnąć, i od dzisiaj nie jesz ciastek, tylko kalarepę. I Wola będzie podtrzymywać Twoją samodyscyplinę i będzie pomagać Ci zmieniać Twoje nawyki. Ok? Ale to jest wola, to poczucie w Tobie, a nie stąd. Dalej, wola. Yy, wola pomoże Ci się utrzymać na kursie. Tak? Wola będzie pomagać Ci wchodzić w to, co trudne, to, co dyskomfortowe, to, co nowe. I po to jest ci wola. Wola wynika z wiary. Ok? To, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli wierzysz, że możesz, to, to wtedy podejmujesz decyzję i uruchamiasz wolę. Ok? Wola wynika z wiary. Jeżeli nie wierzysz, że umiesz, że potrafisz, bo ten tutaj coś ci opowiada, to jest ci niezwykle ciężko uruchomić wolę i wytrwać, ponieważ poddajesz się przy pierwszym potknięciu, drugim potknięciu, trzecim potknięciu, czwartym potknięciu. Ok. Wola wynika z wiary. System naczyń połączonych. Okej. Okay. No dobra, no to teraz jak ćwiczyć wolę? No, bardzo prosto, tylko pytanie: ilu z nas to robi? Musimy wrócić do tego. Wola to jest poczucie w nas, ok? Poczucie, czyli połączenie uczucia, tak? Z jakąś myślą i obrazem. Mhm. Czyli jak ćwiczyć wolę? To znaczy, my, my mamy pielęgnować. To odczucie w nas, tę myśl w nas i ten obraz w nas. Nie stąd, tylko stąd. Czyli jak pielęgnować wolę? Wyobrażając sobie to, co chcesz, żeby było. Wyobrażając sobie siebie, tam, kiedy już schudłaś i Założyłaś przepiękną sukienkę. Wyobrażając sobie siebie tam, kiedy już masz świetnie hulające konto na Facebooku i zarabiasz kupę kasy. Cokolwiek. Wyobrażając siebie tam na przykład, jak już mieszkasz w nowym domu, jeździsz pięknym samochodem. Ilu z Was codziennie rano przed startem dnia. Poświęca 10 minut na wyobrażenie sobie siebie tam i napełnienie się tym obrazem, tą myślą, że już mam ym, i tym uczuciem, jak to jest, kiedy ja już mam to, co chcę. To jest ćwiczenie woli. Jeżeli masz trudne zadanie, jeżeli masz jakieś wyzwanie, to warto poświęcić 10-15 minut na przywołanie tej wizji, do czego ty dążysz. Przywołanie tego zrealizowanego celu i poczucie, jakbyś to już miał. Tak? Jakbyś tam już była. I to jest ćwiczenie woli. Jeżeli Siedzisz przy stole i są ciastka, a ty właśnie nie jesz ciastek, to zanim sięgniesz po ciastko, to wyobraź sobie siebie, kiedy już pięknie wyglądasz w pięknej sukience, wszyscy się tobą zachwycają. Ty czujesz dumę, tak? Z tego, um, czujesz yy, radość, czujesz, yy, nie wiem, swoją kobiecość. Czujesz zachwyt innych osób nad tobą i ten obraz pomoże ci uruchomić wolę, żeby nie sięgnąć po to ciastko. Wyobraźnia karmi naszą wolę, tak? Więc od tego trzeba zacząć. Musisz wiedzieć, czego chcesz, okej. Okay? Musisz wiedzieć, dlaczego to chcesz, czyli znaleźć swoje po co, tak? Musisz wierzyć, że możesz to mieć, i wtedy uruchamia się wola. Dołącz do tego obraz tego, jak będzie, kiedy to zrobisz, kiedy to już wszystko się stanie i uruchamiasz wolę. Okay? Gdzie się ludzie potykają najczęściej? Najczęściej nie przechodzą przez ten element wiary. Nie wierzą, że mogą. Tak? Jak nie ma wiary, nie pojawi się wola. Jak nie ma ugruntowanej, mocnej wiary, to nie pojawia się mocna wola, tylko ona pojawia się na chwilę i potem my gaśniemy, bo nie ma wiary. A dlaczego nie ma wiary? Bo wierzysz temu, który tutaj mówi, że nie umiesz, nie potrafisz, jesteś taki, taka, nie dasz rady. Co inni o mnie pomyślą, i zaczynasz słuchać głosu w głowie zamiast swojego serducha. I dlatego nie doprowadzamy spraw do końca, i dlatego odpuszczamy, i dlatego nie, nie realizujemy celów, i dlatego wycofujemy się, kiedy jest już ciężko, trudno i jest jakiś dyskomfort. Bo najpierw zawiodła wiara, więc wola była za słaba. Ok. I teraz to, że my w dzieciństwie byliśmy łamani, jedni mocniej, drudzy bardziej, to wcale nie znaczy, że teraz też tak musi być. Warto mieć świadomość, kiedyś moja wola była łamana, ale, on, ale ona wciąż we mnie jest. I mogę pracować nad tym, żeby mój mięsień woli był coraz silniejszy. Oczywiście tam jest też bardzo ważne, żeby doceniać siebie, wolę i wiarę, będzie karmiło docenienie, będzie karmiło świętowanie sukcesu, będzie karmiło radowanie się z najmniejszych kroków, z najmniejszych osiągnięć, które robimy na drodze zmiany, a my kompletnie o tym zapominamy, żeby pielęgnować nasze sukcesy, żeby widzieć małe kroki. Sabotujemy sami siebie, sabotujemy swoją wolę, mówiąc, no tylko tyle zrobiłem, zamiast aż tyle zrobiłem. I nasza wola znowu zaczyna być słabiutka, a my się poddajemy, i wtedy upada i wola, i wiara, i decyzja, i cel jest niezrealizowany, i, i nic się nie zmienia. Okay? Także pomyśl o tym, jak korzystasz ze swojej woli? Czy nie, nie łamiesz zbyt często woli swoich dzieci? Jak wspierasz swoją wolę? Jak wspierasz wolę swoich dzieci? E, czy w ogóle wierzysz w to, że możesz osiągnąć swój cel? Bo jeśli nie wierzysz, to wola się nie urodzi. To nie będzie tak silna. Więc e, więc pomyśl o tym, tak? Wola, trzeci atrybut, który został ci dany. Masz wszystkie zasoby, żeby zmieniać swoje życie i żyć spełnionym życiem takim, jak, jakim chcesz, tylko nie korzystasz z tego. Ok? Ok, czyli pierwszy atrybut to było nastawienie. Nagrałam o tym film na moim kanale YouTube. Później było po co? To jest ten powód, dla którego czegoś chcemy, coś chcemy zmienić. Trzecie. To jest wola. Czwarte to jest pamięć. Będzie o tym następny film. Ok. Zapraszam kochani do, do udostępnienia, jeżeli to miało wartość. Jeżeli chcesz skomentować w jakiś sposób to z Tobą rezonuje, wzbogaca Twoje życie, coś Ci się, nie wiem, przypomniało, uświadomiłaś sobie coś i chcesz się tym podzielić, śmiało pisz w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam. No i co? I życzę wszystkim silnej woli. Silna wola rodzi się tylko poprzez ćwiczenia. Ćwiczcie wyobraźnię, ćwiczcie wizualizację, bo to będzie wspierać ten mięsień, który będzie pomagać przezwyciężać trudności i żebyśmy szli w kierunku przez siebie wybranym. Ściskam, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym live albo filmie.